Dzień dobry, witam Was na moim kanale Historia Was z doktorem Andrzejem. Kontynuujemy dzisiaj cykl spotkań z młodymi ludźmi, moimi absolwentami, absolwentami moich kursów maturalnych. Dzisiaj mam przyjemność gościć panią Katarzynę, która jest studentką już teraz drugiego roku, tak? Czy już drugiego roku? Już drugiego tak, roku prawa. Na, w Warszawie, na szkole wyższej, w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Nowa uczelnia, więc jeszcze dla wielu, na przykład tych, którzy teraz będą się przygotowali do matury, to może być szkoła zupełnie nowa, dlatego że ja też tutaj poproszę panią o przedstawienie specyfiki tej szkoły, no bo ta szkoła ma swoją specyfikę, prawda? Ta uczelnia ma swoją. Tak, tak. Ale zanim przejdziemy już do studiów, do tego pierwszego roku studiów, to moje pytanie pierwsze jest następujące. Kiedy narodził się pomysł na prawo? Dlaczego akurat prawo? I jeśli już ten pomysł był w głowie, no to jaką przyjęła pani sobie tutaj taką marszrutę, czyli plan osiągnięcia celu? Bo cel został osiągnięty, ale przenieśmy się te dwa, być może trzy lata do tyłu. No i wracam do pytania. Kiedy ukształtował się pomysł na studia prawnicze? Dobrze, znaczy nawet to było jeszcze więcej lat. Mi się pojawił ten pomysł w gimnazjum. Między drugą a trzecią gimnazjum ja stwierdziłam, że ogólnie lubię dużo mówić, że lubię się odzywać, lubię zabierać głos w jakichkolwiek dyskusjach, czy to w klasie, czy nawet jak była jakaś praca w grupach. I wtedy stwierdziłam, że dlaczego by tego nie przełożyć właśnie na salę sądową. Jakby może to jest dość śmiałe określenie, ale wtedy stwierdziłam, że ja chciałabym bronić ludzi. Jakby chciałabym jakby to swoje mówienie, tę swoją umiejętność jakoś rozwijać i stwierdziłam, że okej, niech to będzie prawo. Ja zawsze się jakby uczyłam w ogóle, znaczy lubiłam się uczyć na pamięć. To też później do tego nawiążę, czy rzeczywiście prawo to jest nauka na pamięć, bo zdradzę, że nie w 100%, ale jakby narodziło się to już dawno, no bo to było 3 lata przed maturą, 3-4 lata tak przed studiami i na szczęście, mówię na szczęście, bo na przykład jakby moi koledzy, znajomi, że tak powiem, ta ich droga rzeczywiście po drodze była, że tak powiem, wyboista, a u mnie to było tak, że to było nieprzerwalnie prawo, cały czas niezmiennie prawo, z tym, że z taką małą różnicą, że ja jeszcze oprócz jakby zwyczajnej szkoły jestem, znaczy już jestem po, ale wtedy byłam w szkole muzycznej, i nagle tak stwierdziłam, a może będę prawnikiem, który się zajmuje prawami autorskimi, albo coś jakby, co bardzo dobry pomysł, bardzo dobry przyszłościowy pomysł, naprawdę tak, bo przecież proszę zobaczyć całe ustawodawstwo unijne, ustawodawstwo wewnętrzne nasze polskie, przecież to jest zupełnie nieodkryty jeszcze obszar, jeśli chodzi o prawo. Tak, dobry, tak, to prawa autorskie. No. Tak, ale później też to prawo autorskie nagle mi się zmieniło, to już było przed samym wyborem uczelni, czyli to było po maturze. Stwierdziłam, że chciałabym iść i w specjalizację prawa lotniczego. Lotniczego, jak chodzi o te nasze wszystkie jakby, no tak, samoloty pasażerskie, ze względu na to, że mój tato ogólnie jest pilotem i stwierdziłam, że to też jest jakiś pomysł, bo też znalazłam uczelnię w Warszawie, która oferuje taką ścieżkę specjalizacji, ale jakby z pewnego względu stwierdziłam, że nie, że na razie nie. No i wybrałam właśnie tę szkołę, w której się obecnie znajduję. I to jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. I tutaj właśnie pan wspomniał, że ona ma pewną specyfikę. Tak, ona jest znaczy specyficzna, bardziej program, który tutaj jest w naszej szkole. Dlatego, że wygląda to tak. Pani Katarzyno, zanim do tego przejdziemy, żebyśmy już przeskoczyli kilka etapów. Wróćmy do etapu. Bardzo się cieszę z tych wszystkich informacji, ale wróćmy do tego etapu pierwszego. Czyli tak, jest pomysł, są dwie szkoły równolegle, bardzo trudna sytuacja, bo trzeba się przygotować zarówno do egzaminów kończących szkołę średnią, czyli do matury, jak i do egzaminu kończącego szkołę muzyczną, bo to też trzeba bardzo mocno podkreślić. No właśnie, ale wiadomo, że z wyborem prawa wiąże się także wybór przedmiotów maturalnych. No i w związku z tym, jak to się stało, że trafiliśmy na siebie, jeśli chodzi, jak pani do mnie trafiła, jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu maturalnego
bo pani sobie wybrała historię, prawda? Dobrze pamiętam, z historii pani zdawała, czy WOS też? Tak, historia i WOS, tak, historia i WOS, ale głównie historia, bo WOS się pojawił dopiero później, bardzo później, bliżej matury samej tak naprawdę już. Więc tak, no to tak, wybrałam oczywiście historię i oprócz tam języka polskiego rozszerzonego, czy tam języka innego, no to trzeba się było głównie skupić właśnie na najbardziej punktowanych przedmiotach, w moim przypadku WOS historia, chociaż nie zawsze to jest na prawo wymagane, ale to jest najbardziej popularne. I zresztą ja historię zawsze lubiłam, jakby pamiętam od podstawówki, później po gimnazjum, więc stwierdziłam, czemu nie. No i tak, jakby trafiłam tutaj do pana, do doktora Andrzeja na kursy i jakby to, co w ogóle było dla mnie takim, może jakby powiem, że szokiem, ale w pozytywnym znaczeniu, w ogóle nauczyłam się zupełnie inaczej patrzeć na te wszystkie, że tak powiem, nawet zadania, na, w ogóle na historię, bo ogólnie historia to jest ciąg przyczynowo-skutkowy i to jest może oczywiste, ale no nie wszędzie uczą w ten sposób. I jakby sposób, że powiem, myślenia, tego logicznego myślenia, jakby krytycznego też oczywiście, i rozwiązywania tych wszystkich zadań, jakby to moim zdaniem, jakby na najbardziej w ogóle na samych kursach tego się nauczyłam i to mi się najbardziej podobało i to mi się też najbardziej przydało, jak patrzę teraz chociażby po pierwszym roku. No i byłam na kursach dość długi czas, to była właśnie ta klasa maturalna, później tak naprawdę zdecydowałam się na WOS, więc WOS-u od początku się, że tak powiem, nie uczyłam, na WOS-ie się na zdawanie WOS-u, tak, bo rzeczywiście tam w szkole, w której byłam, to był to profil o rozszerzonym WOS-ie, ale to przyszło, że tak powiem, po zmianie tego, bo ja na początku w ogóle chciałam zdawać łacinę i historię antyczną, więc też się przygotowywałam przez chwilę do tego, ale później zrezygnowałam. Ogólnie moje przygotowanie do maturze, tak powiem, było dość, może nie tyle co chaotyczne, ale w międzyczasie jeszcze w liceum, w drugiej liceum, czyli w połowie, pojawił się pomysł na wyjazd i ja wyjechałam za granicę, wyjechałam do Oxfordu na kurs językowy na parę miesięcy. Docelowo to miał być rok, ale ze względu na to, że w szkole muzycznej no po prostu nie mogłam sobie zrobić aż tak długiej przerwy, to pojechałam na cały semestr i pojechałam właśnie do tego Oxfordu i jednocześnie przygotowując się do matury, aczkolwiek nie ukrywam, że ja większy nacisk wtedy położyłam na język, dlatego że też miałam studiować za granicą. Więc też jakby przez to wszystko, co mówię, ja chcę pokazać, że jakby nawet jeżeli ktoś w tej chwili jest w połowie liceum i nadal jeszcze na 100% nie wie, nie ma jakiegoś punkt po punkcie planu, to żeby się, no może nie, że nie przejmować, ale to jest do zrobienia, jest naprawdę do zrobienia i nawet jak po drodze się pojawią jakieś pomysły, to po prostu jeżeli ktoś się do później zetnie i będzie miał odpowiednie wsparcie i motywację, to naprawdę się da. No ale wracając do tego historii i do WOS-u, to tak, no wybrałam te dwa przedmioty rozszerzone oprócz polskiego i angielskiego i po całej tej przygodzie, ja powiem szczerze, że jestem zadowolona, no bo jestem zadowolona, na pewno przygoda cała na tym kursie, od razu myślę, że to nie jest taka, jakby pamiętam, że to było bardzo jakby się różniło, że nauczanie w szkole, że tak powiem, przedmiotów, a ogólnie sposób, to co wcześniej już powiedziałam, sposób kształtowanie sposobu myślenia, może tak, bo rozwiązywanie arkuszów maturalnych, przynajmniej no, dla mnie, w mojej opinii, to jest pewien schemat i jakby już nie mi to oceniać, czy jest to na plus, czy jest to na minus, ale jest to pewien schemat, którego można się nauczyć, no i właśnie uważam, że takiego jakby nawet nie tyle co schematu się nauczyłam, ale sposobu myślenia, jak podchodzić, jak jakby rozwiązywać tego, jakby to wszystko i ogólnie nabyta wiedza jeszcze, oprócz tego dodatkowo oczywiście, ale też żeby rozwiązywać, wiadomo, te wszystkie arkusze trzeba jakąś wiedzę posiadać, ale no ten cały sposób, jak to robić, no został opanowany, no ale to dzięki panu głównie, tak, więc to... Nie dzięki mnie, to zawsze to nie. Proszę pamiętać, że to, co wielokrotnie podkreślam, ja mogę pewne rzeczy wskazać, mogę pomóc, mogę pokazać kierunek, natomiast to zawsze zależy od was. Tu przypomnę ulubioną frazę mojego przyjaciela jeszcze z mojej pierwszej szkoły. On zawsze do mnie mówił tak: Andrzej, konia do wodopoju doprowadzisz, nie zmusisz go do tego, żeby się napił, on sam musi chcieć. I właśnie radość moja jako dydaktyka jest taka, że widzę, że wy potraficie iść swoją drogą, osiągacie sukcesy, a że ja się mogę do tego przyczynić też, to jest po prostu bardzo przyjemnie. A czy były jakieś problemy, czy coś w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, czy nie wiem, czy strona techniczna, czy pisanie pracy maturalnej, czy źródła, czy stres, czy coś z tego sprawiało pani problemy? Ja wiem, że
też tak sobie zdaję, tak sobie myślę, że połączenie szkoły muzycznej, gdzie są występy przecież, prawda, są egzaminy, a przy tym przygotowanie do matury i stres, czy na przykład właśnie to realizowanie dwóch cyklów edukacyjnych, bardzo wymagających. Tu Państwu podpowiem, że pani Katarzyna kończyła jedno z najlepszych liceów warszawskich, i więc ta szkoła też wymagała bardzo dużo od uczniów. W związku z tym pytanie, czy co sprawiało problemy? Czy były jakieś problemy merytoryczne czy metodyczne? Jak sobie pani z tym radziła? I czy, wrócę jeszcze raz do tego pytania, czy szkoła muzyczna i realizacja tam tego cyklu edukacyjnego, czy to w jakiś sposób pomagało pani na przykład w zredukowaniu stresu? Jak to było? Znaczy, na pewno ja nigdy nie patrzyłam na szkołę muzyczną przez pryzmat taki, że to jest mój jakiś bagaż. Czy było łatwo zawsze? Nie. Jakby w większości przypadków bywało ciężko, bo szkoła muzyczna to jest szkoła, gdzie nie tylko się jakby gra, ale się ma masę dodatkowych innych przedmiotów. Ja chodziłam do szkoły popołudniowej, czyli oprócz jakby mojego liceum, oprócz jeszcze życia, że tak powiem, prywatnego, miałam jeszcze jeżdżenie, że tak powiem, dojeżdżenie do tej szkoły muzycznej, bo ogólnie moja szkoła muzyczna była zlokalizowana 70 km za Warszawą, więc to też pomiędzy warszawskim liceum, a pomiędzy tą szkołą muzyczną była pewna odległość. I na pewno tutaj pan wspomniał o stresie. Jakby stres, że tak powiem, był ze mną zawsze, ale też szkoła muzyczna i całe te występy, wszystko takie deadline'y, że tak powiem, bo mieliśmy pewne egzaminy, wiadomo, na konkretny dzień trzeba było się nauczyć danego chociażby repertuaru na instrument główny. Jakby uważam, że to mnie też w pewien sposób jakoś ukształtowało i to mi pomogło, ale wracając jakby już stricte do historii, do WOS-u, to na pewno w pewnym momencie, już bliżej samej matury, czyli parę miesięcy przed, to już był ten rok, czyli to było po świętach, ten rok, w którym właśnie w maju miała być matura, nagle tak się zorientowałam, że jakby tego jest dużo. Tego jest bardzo dużo. Jakby to niby wiadomo, że to jest cała historia, wszystkie epoki, każdy wiek, jakieś działy historyczne i tak dalej, ale nagle jak tak zobaczyłam, że jakby rozwiązywałam na przykład zadania z pewnej epoki, to okej, ja umiem to i to i to z tej epoki, ale tu się okazuje, że jeszcze jest trzy razy tyle. I to, że ja na przykład, nie wiem, znam połowę, że tak powiem, specyfikacji tego, a kto wie, co będzie w maju? Może na przykład druga połowa mi się trafi. Wtedy zaczęłam się trochę denerwować. I w pewnym momencie, szczerze mówiąc, ja zauważyłam, że nie nauczę się wszystkiego na 100% i to nie jest tak, że ja wiedziałam wszystko do matury na 100%, każdą datę, każde nazwisko, każde wydarzenie, bo tak nie było. I też właśnie pamiętam, jedno zadanie mnie bardzo zaskoczyło w ogóle na maturze z historii, ale właśnie jedno, w sumie jedno tak, że ja czytałam, ja w sumie nie za bardzo wiedziałam, co ja czytam, ale jakby to było jedno, więc uważam, że jak na całą maturę, to i tak jest dość bardzo dobry wynik. Co do pisania pracy, ja zawsze lubiłam pisać i to, że jakby pisałam o historii, a nie o innych rzeczach, to mi akurat, nie wiem, nie sprawiało żadnego problemu. Też na pewno byłam z siebie w pewnym momencie tak jakby, po prostu dumna. Powiem, że dumna, jakby sprawiło mi taką przyjemność, że to, czego ja się nauczyłam, i ja pamiętam to do dzisiaj, jak ja weszłam właśnie na maturę z historii, otworzyłam arkusz, tam wiadomo, się podpisałam wszystko, nagle patrzę, tak przeglądam sobie, kartkuję sobie ten arkusz i zaczęłam się tak jakby do siebie uśmiechać, sobie nawet śmiać, że wow, to zadanie przecież ostatnio jakby przerabialiśmy gdzieś bardzo podobne z tych starych arkuszy, czy z tego zbioru, z CKE. I jakby tak mówię, okej, Kasia, będzie dobrze. Później spojrzałam na pracę, na wypracowania, na tematy. I tutaj przyznam szczerze, że z perspektywy czasu, jak na to spojrzę, to uważam, że mogłam wybrać temat, w którym się czułam lepiej. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby wziąć ten temat, który wzięłam. Aczkolwiek, jak później sam sprawdzałam na tą punktację, to dostałam pewne punkty i tak dalej, ale uważam, że byłam lepiej przygotowana z innego okresu historycznego niż jakby ten, który wybrałam. Nie wiem, jak to się stało, ale nie żałuję absolutnie, bo to też ta praca to była bajka. Ja nie wiem, jak może egzaminator, który to sprawdzał, to chyba się sam dowiedział w ogóle nowych faktów historycznych, ale ogólnie stres nie pomaga, ale wiem z perspektywy czasu, że przepraszam, w sensie może to nie powinno iść, ale matura to naprawdę nie jest totalnie wszystko i 100%. Trzeba się do tego przygotować. Powinno iść, ale powinno iść, bo tak naprawdę to, o czym wielokrotnie rozmawiali, że matura to jest etap, a nie cel.
bo celem jest dorosłe życie, prawda? Osiągamy poprzez maturę, zgadza się, ale to jest tylko pewien etap. Dlatego to też jest pewne zdjęcie tego ciężaru, tej odpowiedzialności, tak. tym samym stresu. Dlatego też pamięta Pani, żeśmy rozmawiali. No po pierwsze, wnioskuję z Pani słów, że ten spokój dotyczący zadań, właśnie to, o, przerabialiśmy podobnie, to się okazuje, że to, co robiliśmy na zajęciach, pomogło, że to no tak, było oczywiście, przygotowanie że tak. zarówno pod względem merytorycznym, no bo żeśmy powtarzali, jak i pod względem metodycznym, czyli ta forma odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o ten wybór pracy, to jest każdego z Was indywidualny wybór, Pani też dokonała wyboru, ale proszę zobaczyć, to też oznaczało, że czuła się Pani mocna co najmniej w dwóch tematach. A to też Tak. oznaczało, że była Pani po prostu do tej matury dobrze przygotowana. Bo gdyby to był tylko jeden temat, o, nie mam wyboru, muszę tylko to, bo akurat. Więc proszę spojrzeć na to też w ten sposób. To Znaczy, jest... nawet tutaj pan wspomniał, że do dwóch tematów. Ja pamiętam, że ja równie dobrze mogłam pisać pracę ze starożytności i to bardziej nie był wybór pomiędzy o nic nie wiem z tego, a z tego coś wiem. Nie, to było pomiędzy z tego wiem, nie wiem, bardzo dużo, z tego wiem dużo. I jakby to był jakby wybór pomiędzy takim, czy ja no, celuję w najwięcej, ile jeszcze mi zostało czasu, bo to też jest pewien problem, jak chodzi o mnie, że mi się zawsze wydaje, że mam dużo czasu, a później się okazuje, że wow, już jest koniec. Tylko to był właśnie wybór pomiędzy takim, z czego się czuję super, a z czego się czuję tak, że no to będzie takie moje, takie średnie. No, nie, że minimum, ale to też nie będzie wow, a że no ja od ciebie dość dużo zawsze wymagam, to ja no, wolę celować właśnie w to takie maksimum, to więc wow, to po prostu tak, wow. No, tak. Rozumiem, jak najbardziej. To co, trzeba wnioskować Pani Katarzyno, że generalnie ten cały cykl przygotowań, który Pani sobie przyjęła, on był przede wszystkim skuteczny, no bo jest Pani studentką, że ta matura też okazała się maturą do fajnego napisania. O Stasie żeśmy już rozmawiali i teraz patrząc z tej perspektywy, na teraz, zanim przejdziemy do moich pytań dotyczących studiów, jakby Pani doktor z perspektywy 2 lat mogła podpowiedzieć młodszym koleżankom i kolegom, którzy będą zdawali maturę w maju 2023, jakby Pani mogła podpowiedzieć, pamięta Pani, że są rady Smolińskiego, że zawsze tych rad udziela, prawda, i mówi, że zasada numer 2, 3, 4, bo zasada numer 1 to jest moja, którą tylko ja znam, takie 3 rady dla młodszych koleżanek i młodszych kolegów. Jest wrzesień, dokonują oni wyboru, zastanawiają się, co zrobić. Często też zadają pytanie, czy mówią, ja sobie poradzę sam. Jak to Pani z tej perspektywy przygotowań do matury, a zaraz przejdziemy do studiów, co by Pani im doradziła? 3 rady Pani Katarzyny. To na pewno czas. Chodzi mi o to, że dla niektórych, na pewno tutaj się wyłonią, że tak powiem, 2 grupy. Osoby, które twierdzą, że zostało parę miesięcy, bo to jest chyba raptem 8 miesięcy i to jest bardzo mało. Nie. I osoby jakby drugie, które twierdzą, że 8 miesięcy, że to jest w ogóle połowa życia i ja się za to wezmę w styczniu. To też nie. Jakby i tu nie. Jakby na pewno, co czego ja, że tak powiem, może nie tyle co żałuję, ale co bym ja zmieniła, jeżeli ja bym była w tamtym moim roku maturalnym, to na pewno zaczęłabym o wiele wcześniej moje przygotowania do matury. Ja ich nie zaczęłam na równi, że tak powiem, z początkiem 3 klasy we wrześniu. Ja je zaczęłam około nowego roku, bo też jakby wtedy się okazało, że w ogóle będę musiała do polskiej matury podchodzić. Ja to miałam z tyłu głowy, ale jednak nie wiedziałam, że do tego dojdzie tak naprawdę. Więc na pewno ten czas, żeby po prostu uczyć się systematycznie jednak. I to nie chodzi o to, żeby systematycznie siedzieć po 2 godziny codziennie, bo to też jakby trzeba mieć oprócz tego swoje własne życie. Ja też pamiętam, jak mówiłam i swojej inne przedmioty przyjaciółce. Przecież, prawda? Inne przedmioty, przecież polski, tak. Przecież matma. Tak, tak, oczywiście, no matematyka, chociażby ta podstawowa, tak, no dla humanistów, to też jest ważny aspekt, na którym trzeba się skupić. Więc ten czas, żeby po prostu poznać swoje siły, swoje możliwości i zobaczyć, ile jestem w stanie na przykład nauczyć się w jedną sobotę. Zobaczyć, podzielić sobie na pewno historię na te wszystkie okresy, podokresy, epoki, na daty może, na jakieś, nie wiem, rody, na jakieś najważniejsze wydarzenia, takie, które działy się w tej epoce, które po prostu no, trzeba znać. Czyli takie kalendarium historyczne, po prostu tak. Sobie zrobić taki historyczny rachunek sumienia, żeby wiedzieć, co trzeba z tym zrobić, tak? Tak, tak. I później, że tak powiem, do tego. Tak, to jest pierwsze, więc jakby poznać swoje siły i rozdzielić to.
Jakaś druga rada. Na pewno, jak chodzi o ten stres, bo też wiem, że są osoby, które się, nie wiem, na pewno strasznie tym stresują i jakby nie chcę mówić tutaj, że nie warto się tym stresować, bo oczywiście trzeba się spiąć i trzeba wiedzieć, że to jest ważny dzień, matura, ważny tydzień nawet, czy dwa tygodnie, ale na tym się życie na pewno nie kończy, to nie jest koniec świata, jest naprawdę dużo uczelni, to nie jest tak, że jest jedna jedyna uczelnia i koniec i w ogóle już się nic nie dzieje w życiu, bo są różne uczelnie. Później w razie czego są, nie wiem, możliwości, nie życzę tego nikomu, ale nie wiem, poprawy matury, przeniesienia się na inną uczelnię, więc naprawdę to nie jest tak, że jak nie zda się, znaczy nie mówię, że nie zda się na zero, tylko nie zda się na 90%, a zda się na 75%, naprawdę świat się na tym nie kończy i trzeba to wziąć pod uwagę, ale jednocześnie nie tak, że sobie odpuścić na ostatniej prostej i stwierdzić, co będzie, to będzie, nie, jeżeli już się człowiek uczy i poświęca na to dużo czasu, bo no, klasa maturalna chciałoby się też wyjść gdzieś ze znajomymi, ale czasami trzeba wybrać to, żeby no jednak usiąść i no się czegoś nauczyć, szczególnie, że raczej chyba nie będzie zdalnych. Wiem, że zdalne na pewno jakby dawały tą swobodę, żeby było trochę więcej czasu, tak? Chociażby ludzie nie tracili czasu na dojazdy i tak dalej, a teraz no na pewno nic się chyba nie zapowiada obecnie na zdalne, przynajmniej nic nie wiadomo na ten temat. Więc, no, ale z drugiej strony zdalne zabierało bezpośredni kontakt, jednak zdalna nauka miała też wiele wad, bo przecież proszę zobaczyć, tak, właśnie, rzetelność odpowiedzi, prawda? To wszystko było bardzo ważne tutaj. Tak, tak, ja też nawet to sama wiem ze swojej perspektywy, ale też wracając, jakby ta trzecia rada, tutaj pan wspomniał o bezpośrednim kontakcie i właśnie to jest rzecz, której jakby mi w sumie brakowało. Na szczęście no, istniały te spotkania, że tak powiem, no, na Zoomie chociażby, na Teamsach i właśnie przygotowywanie się samemu. Ja, szczerze mówiąc, ja tego odradzam. Ja tego odradzam, skłaniała się ku temu, żeby był jednak jakiś mentor, po prostu osoba, która naprowadza i nie jakby nawet, jakby może być to okej, osoba równie dobrze w szkole, każdy może ma jakiegoś, nie wiem, nauczyciela, ale jeżeli jest opcja, chociażby nawet doszkolić się u kogoś, zobaczyć jakie ma się swoje możliwości, bo komuś się może wydawać, że wie bardzo dużo, dostaje arkusz i nagle jest problem. To jest, bo ja też. Zajęciach, prawda? Ile wyście przekładali, a ile się okazywało z tej mojej perspektywy jako sprawdzającego, że zobaczcie, musi być odpowiedź na to, prawda? Musi być trening. To, co było też w szkole muzycznej, to o czym pani wielokrotnie mówiła swego czasu, że musi być ktoś, kto słucha i powie. To trzeba poprawić, to jeszcze trzeba doszkolić tutaj. Czyli co? Radzimy młodym ludziom, żeby szukali, jeśli poczują to, bo to jest każdego wybór. Na pewno niech ktoś zweryfikuje ich wiedzę, bo komuś może się nawet wydawać, że jest super orłem, wie wszystko, to spróbuje rozwiązać arkusz, sprawdzi sobie zamknięte zadania, ok, ale jednak historia, WOS też, w ogóle otwarte, rozszerzone matury mają otwarte zadania i odpowiedzi, żeby wstrzelić się w ten klucz, jakby tą swoją wiedzę trzeba jeszcze w odpowiedni sposób zagospodarować, jakby sprzedać, umieć ją, właśnie. Tak, trzeba ją odpowiednio sprzedać. Tak, no dobrze, no, jesteśmy już po szkole średniej, jesteśmy już po maturze. Już pani wie, że pani się dostała na pierwszy rok studiów na prawo. No i teraz wracam do tego pytania, do tego sformułowania, które padło na początku, mianowicie specyfika Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Czyli proszę tak ze swojej perspektywy powiedzieć, co pani wiedziała o tej uczelni startując, jak wyglądał pierwszy rok, ile było przedmiotów, czyli specyfika uczelni, przedmioty i ocena pierwszego roku. Co było najtrudniejsze? Z czym, na co ci, którzy teraz idą na prawo, muszą pani zdaniem zwrócić bardzo mocno uwagę? Dobrze, to na pewno tak, specyfika, od tego zacznę. Ogólnie mój rocznik jest pierwszym rocznikiem prawa w tej szkole i taki, jaki był zamysł tutaj, jaki nam mówiono właśnie na samym początku, który zresztą się pokrywa, ale to zaraz jakby do tego dojdę, to jest coś takiego, że my mamy przerobić całą teorię prawa w 3 lata. Jakby normalnie prawo jednolite, magisterskie trwa 5 lat, my mamy to zrobić w 3 lata, po to, żeby na 4. i 5. roku skupić się tylko i wyłącznie na praktyce, ponieważ po 3. roku wybieramy ścieżkę, którą chcemy iść, czy będzie to np. adwokacka, czy będzie to sędziowsko-prokuratorska, czy będą to już tutaj inne zawody prawnicze. Więc tych przedmiotów jest no, 2 razy więcej niż, że tak powiem, normalnie. I jakby jest to pewna trudność, ale też jakby ja wiedziałam, na co się pisze i że są wszystkie osoby, które tutaj przychodziły, bo to było z góry powiedziane, że no, przyspieszony tryb. Co się wiąże z tym, że
zajęcia na przykład były codziennie. Jakby to jest może dla kogoś jakby szok, ale bo na przykład wiem, że niektórzy na przykład, nie wiem, mieli 2-3 razy w tygodniu swoje studia, na przykład moja tam koleżanka gdzieś, no ja miałam zajęcia codziennie i też miałam tych zajęć nawet większą liczbę godzin niż normalnie, żeby zmieścić się w jednym semestrze z czymś. To się wiąże też z tym, że u nas na pierwszym roku były przedmioty prawa, które są normalnie realizowane na drugim, trzecim, czwartym roku. To jest bardzo różnie rozłożone. Wiem, że tutaj ten program ma się też zmieniać po tym, jak, że powiem, wykładowcy zobaczyli, jak my sobie radziliśmy przez pierwszy rok. Na przykład prawo cywilne. Prawo cywilne normalnie wchodzi od drugiego roku. My mieliśmy to już normalnie od samego początku października i też prawo cywilne zostało tam podzielone na część ogólną, na prawo rzeczowe, teraz na drugim roku zacznie się prawo zobowiązań, wszystko to jest dział prawa cywilnego. I tutaj jakby dlaczego zaczęłam od prawa cywilnego? Co jest ważne w ogóle w prawie? Jest taki przedmiot jak wstęp do prawoznawstwa i jeżeli przyszli prawnicy to wspomną, może oglądający to się uśmiechną bądź wspomną to gorzej, dlatego że to jest bardzo trudny przedmiot. To jest ogólnie przedmiot, na którym się uczy wszystkich pojęć, zagadnień i to jest naprawdę tego bardzo dużo. I bez tego się nie ruszy dalej. To jest trochę jak z matematyką. Jeżeli się nie zrozumie tych po prostu basic podstaw, to później będzie bardzo trudno. Nie mówię, że to nie będzie wykonalne, ale po prostu będzie się człowiek męczył. I tak to też wyglądało właśnie z perspektywy tego prawa cywilnego, że ja na przykład kończąc w drugim semestrze teraz prawo rzeczowe, no to wszystkie rzeczy z pierwszego semestru, których się nauczyłam, tych podstaw, to niestety było. Znaczy, no niestety, no to dobrze, że było, ale no trzeba było to też opanować wcześniej. Jak z przedmiotami? Było ich więcej właśnie, tak jak już wspomniałam. Na przykład było prawo konstytucyjne, było to prawo cywilne, było oczywiście Rzym cały, tak? To też no jakiś powrót do historii, więc to też no jednak te pokrycie, że tak powiem, chociażby nauki do matury samej z historii, później daje, że tak powiem, jakieś pole tej wiedzy, jak chodzi o prawo rzymskie, aczkolwiek no to prawo rzymskie jest dość mocno rozbudowane, jest łacina. Wydaje mi się, że no łacina jest na większości uczelni jakieś elementy, no musi być, tak. Historia i prawo, no już pomijam filologię klasyczną, ale historia i prawo oczywiście jest, lektorat z łaciny, no bo to po prostu jest ważne. Tak. Mianowicie trzy przedmioty, z czego tak, jeden, który miał być trudny, okazał się w miarę łatwy, nie mówię, że bardzo łatwy, bo chyba czegoś takiego nie ma na studiach, ale okazał się w miarę łatwy, a jeden taki, który rzeczywiście spędzał pani sen z powiek i być może okazał się po prostu najbardziej wymagający, bo to też słowo trudne jest, prawda, wieloznaczne tutaj, chyba najbardziej wymagający. Czyli trzy przedmioty, z czego jeden taki i jeden taki. To ja ja zacznę jednak od tego najtrudniejszego, dlatego że to jakby najbardziej się we mnie, że tak powiem, zostawiło jakiś znak. I mówię najtrudniejszego nie nawet pod względem tego, że podręczniki do prawa mają po 700 stron, bo do tego trzeba się przyzwyczaić ogólnie. I to też nie jest tak, że studenci znają wszystko na pamięć, te 700 stron, absolutnie nie. Ale tutaj chcę nawiązać do prawa administracyjnego. To jest ogólnie przedmiot, który tak, mi się pojawił na pierwszym roku, w drugim semestrze, czyli no teoretycznie no pod koniec. Tutaj może osoby, które nie wiem, czytały sobie jakieś programy uczelni, to wiedzą, że prawo administracyjne jest na trzecim, czwartym roku dopiero. Jest to z tego względu, że po prostu tam już są takie zagadnienia wchodzą, że ludzie, którzy nigdy nie mieli styczności, że tak powiem, z prawem od strony teoretycznej, no jest po prostu im to ciężko ogarnąć. Dlaczego to było ogólnie dla mnie ciężkie? Nawet nie przez te specyfikacje, że to jest jakby na późniejszych etapach, tylko ja ogólnie jeszcze oprócz tam podczas pierwszego roku studiów, oprócz kończenia tej szkoły muzycznej, bo mi się ogólnie szkoła muzyczna skończyła właśnie po pierwszym roku studiów, czyli ja też kończyłam, robiłam dyplom właśnie w szkole muzycznej. Ja jeszcze pracowałam w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w Departamencie Legalizacji Pobytu, czyli no w jakimś dziale właśnie prawa administracyjnego. I ja jakby wiedząc, że od sesji, znaczy tak, po sesji zimowej, czyli od nowego semestru, zacznie mi się prawo administracyjne. Ja byłam w niebo wzięta, ja w ogóle wow, super, ja coś będę wiedzieć, ja nie będę w ogóle siedzieć i się tak jakby uczyć cały czas i tak dalej, tylko po prostu coś będę wiedzieć, na pewno to, co robię codziennie tam od pewnego czasu, no to na pewno ja jakby to się przełoży na ten przedmiot, super. Tak się nie stało, tak się w ogóle nie stało, tak się totalnie nie stało i stąd też w ogóle może taka desperacja we mnie, bo to było najtrudniejsze, też jakby
do mnie to nie mogło dojść, że jeżeli ja tam pracuję, ja się jakby czegoś nauczyłam, ja też wiedziałam, że podejmując się pracy w takim miejscu, a nie innym, będę szła z jakąś troszeczkę nawet, ale wiedzą, jak chodzi o to jakieś prawo, o pewną dziedzinę tego prawa, no to się okazało, że to czego jakby ja umiałam, to co ja umiałam praktycznie, to się w ogóle nie przyłożyło na teorię. Nic, totalnie nic. I jakby jedyne, co to ja mogłam opowiedzieć o swoim, że tak powiem, na urzędzie, okazuje się, że jednak no, prawo administracyjne to było zupełnie coś innego. Więc to był właśnie, tak powiem, najtrudniejszy przedmiot i też właśnie no, z tym, powiem szczerze, walczyłam też sama ze sobą, żeby... Z zaliczeniem wnioskuję najdłużej. Tak, z zaliczeniem. Tak, były te poprawki. Nie było żadnych warunków, na szczęście to mnie nie spotkało tutaj. Z tego się cieszę, tak, jakby do tego mi było daleko, ale no poprawki, czyli ten drugi termin, tam po jakichś tam 2 tygodniach coś było. Oczywiście było, ale też były zerówki i też bardzo się cieszę, to też może jest taka rada dla przyszłych, tak powiem, osób, jeżeli komuś podpasuje jakiś przedmiot, zobaczy, że się czuje z tym dobrze i po drodze jakby lubi się tego uczyć, ja tak miałam właśnie z prawem cywilnym i zarówno z częścią ogólną, jak i później z prawem rzeczowym. Później są zerówki, czyli te zerowe egzaminy przed terminem sesji i warto na nie iść. I jakby to jest właśnie ta moja rada, bo ja poszłam z moją przyjaciółką totalnie w sumie spontanicznie, ale po ogromnym zaliczeniu właśnie ćwiczeń, bo mieliśmy jakby z innym wykładowcą, mieliśmy ćwiczenia z innym wykłady i poszłyśmy obydwie na zerówkę z wykładu i zdałyśmy, bardzo dobrze zdałyśmy, udało się. Oczywiście też muszę podkreślić, że u nas wszystkie egzaminy odbywały się ustnie. To też jest chyba, znaczy nie wiem, czy to jest nietypowe. Tak? To jest cecha studiów humanistycznych. To ja okay. Czyli tak, mamy już dwa, prawda? Mamy już dwa przedmioty, czyli administracyjne i cywilne, a jeden taki, który był jeden przedmiot, który jeszcze by pani trzeci wymieniła jako taki ciekawy z pierwszego roku. Ciekawy, nie trudny, nie taki sympatyczny, fajny, ale po prostu ciekawy. Czy któryś z tych przedmiotów jeszcze dał pani jakąś taką satysfakcję właśnie studiowania, uczenia się? Znaczy, ja tutaj muszę na pewno wspomnieć, że było jeszcze prawo konstytucyjne i to jest. Tak, to jest trudny przedmiot, przynajmniej mi sprawił, no nie tyle co trud, ale to było coś takiego, że jakby uczę się mniej więcej o tym, co mnie otacza, tak to ujmę, bo my oczywiście uczyliśmy się wszystkiego analizując konstytucję, każdy jakby paragraf, każdy wszystko punkt po punkcie i to do ogarnięcia było gdzieś na pewnym etapie trudne, ale z drugiej strony miałam takie coś, że nie uczę się, nie wiem, o jakimś prawie, które później jakby nie będę miała do tego odniesienia, tylko później się okazało, że inne przedmioty, bo konstytucję miałam w pierwszym semestrze, a później przedmioty z drugiego semestru bardzo dużo odnosiło się właśnie do samej konstytucji, do samego prawa konstytucyjnego. Więc jakby trzeba wiedzieć, że wszystko ma gdzieś swoje jakby źródło i później... Czyli związki przyczynowo-skutkowe, to o czym żeśmy robili na zajęciach, to jest raz, dwa. Jeśli ja na zajęciach z WOS-u, przygotowując do egzaminu maturalnego, analizuję z kursantami konstytucję, bo analizuję, to się może po prostu przydać. Czyli moje pytanie następne. Czy coś, co robiliśmy na kursie, czy coś, co robiła pani w szkole średniej, czy czuje pani, że to się jakoś przeniosło, czy to pomogło na któryś na przedmiotach, czy podczas wypowiedzi ustnej, czy może przygotowania merytorycznego, analizy źródeł, czy coś się przełożyło, czy coś pomogły te kursy, spotkania? Jak to pani widzi? To zacznę w sumie od analizy źródeł, w ogóle od kursów. Oprócz jakby tego myślenia, o którym zresztą zaraz powiem, ale analiza tak, źródeł. Na pewno pamiętam, że okazało się, że ja w pewnym momencie patrzę na te źródła zbyt powierzchownie, że trzeba jednak, na przykład jest, nie wiem, jakiś obraz, jakaś freska, coś takiego, trzeba bardziej po prostu zobaczyć, że jest tam symbolika i szczerze mówiąc, jakby dlaczego ja się odnoszę, nie wiem, chociażby teraz do jakiegoś obrazu, później przy analizie nawet kazusów na prawie, albo nawet przy nauce czegoś, bardziej taka wnikliwość popłaca, jakby naprawdę to jest takie przełożenie, uważam, bo jakby nauczyłam się dostrzegać trochę więcej niż widzę.
widać, niż jest widoczne na pierwszym planie po prostu. I tutaj już wracam właśnie do tej myśli o tym logicznym myśleniu, krytycznym myśleniu również. Też pamiętam, że ogólnie rozwiązując te zadania jeszcze maturalne i ucząc się jakby takiego myślenia, takiego sposobu, to też później się mocno przeniosło na analizę w ogóle wszystkiego na zajęciach u mnie tutaj na ćwiczeniach, tak, na prawie. To pamiętam, bo ja potrafiłam jakby zajrzeć dalej, totalnie dalej. Nie, że jest coś napisane, tylko a jeszcze jak co by było dalej, bo też praca z kodeksami, chociażby no już kodeksem cywilnym, dajmy na to, to są jakby przecinki, to są zaimki lub i, to są w ogóle wszystko, czego się u mnie uczy na logice. Tak, ale to wszystko zmienia i jakby no to patrzenie, jakby krok jeszcze dalej, to pomogło. Pomogło, ja to czerpię z tego nawet na co dzień już, nawet nie mówię o prawie, ale po prostu, nie wiem, przepraszam, ale czytając ludzi czy coś, to ja potrafię gdzieś dalej, że tak powiem, pomyśleć i naprawdę to myślenie, niby to są, nie wiem, takie rzeczy, że o, matura, zadania maturalne, a co później? No to się przydaje, więc sam sposób podejścia do tego i tyle. Super, to bardzo się cieszę. To w związku z tym następne pytanie. Jest pani już po pierwszym roku, teraz ci, którzy wiedzą, że się dostali na prawo, jakie by pani im trzy rady, jakich by pani im trzech rad udzieliła już z perspektywy pierwszego roku? Co by im pani powiedziała? Trzy rady pani Katarzyny po pierwszym roku studiów prawa dla tych, którzy 1 października rozpoczną swoje studia prawnicze, swój pierwszy rok prawa. Co by im pani podpowiedziała z własnej perspektywy, z własnego doświadczenia? Okej. Na pewno uczęszczać na wykłady. To jest może dla kogoś oczywiste, jak ktoś stwierdzi, ale jak to nie chodzić na wykłady na studiach? No, ja już jak wspomniałam, przez pracę i przez szkołę muzyczną zdarzało się, że nie było mnie na wykładach i później oczywiście, no to musiałam w jakiś sposób nadrabiać. Na pewno to dużo dawało. Jak się już pojawiałam i tak dalej, to dużo dawało. Robić notatki, nawet trochę zmuszać się czasami do tych notatek, bo to też nie było tak, że ja na każdej lekcji, na każdym wykładzie siedziałam super pilnie skupiona przez 3 godziny. No oczywiście, że nie, bo to jest trudne. To są jakby nowe rzeczy. Wydaje mi się, że raczej jest mniej osób, które gdzieś miały już do czynienia z prawem, czy były w liceach o profilu prawniczym, bo wiem, że takie coś istnieje, tylko po prostu będą się od zera uczyć całej, no nawet logiki, będzie tam jakaś matematyka, ale nawet w ogóle prawa. Jakby to nie jest coś, z czym my mieliśmy do czynienia na co dzień, przynajmniej nie większość z nas, więc na pewno żeby zobaczyć w ogóle, czy to pasuje, na pewno nie zrażać się po, nie wiem, pierwszych tam miesiącach, to drugie, czasami, nie? Pierwsze, chodzić na wykłady, drugie, nie zrażać tak. się, to pracować, trzecie. Trzecie, no na pewno dać sobie, że tak powiem, może przestrzeń do tego, żeby to polubić, żeby się, jeszcze nawiążę do tego drugiego, żeby się nie zrażać, bo to, że jeden dział, że tak powiem, prawa nas, nie wiem, będzie nam sprawiał trudność, albo po prostu nie polubimy tego, bo na pewno tak będzie, bo nie wydaje mi się, że da radę 100% tak wszystko polubić, to okaże się nagle później w kolejnym semestrze czy na innym przedmiocie, że wow, to jest super. I jakby to na przykład mnie bardzo interesuje i żeby no, wytrwać, żeby poczekać. I trzecia rada to sesja. Tak, jakby ja tutaj... O to miałem zapytać później, czyli właśnie, jak z przygotowaniem do sesji? Uczyć się miesiąc przed, czy jednak systematycznie uczyć się od początku? No tu już miesiąc przed to jest bardzo dużo przed. Okej, 2 miesiące przed. Nie, to już w ogóle bardzo dużo. Jakby ja tutaj się śmieję, bo ja ogólnie, na pewno to też możecie pamiętać, że tak powiem, idziecie na studia, idziecie, będziecie mieli nowych ludzi, będzie integracja. Ja zaraz nawiążę, jak to ma się do sesji. Ja też w ogóle mieszkałam w akademiku, więc na pewno ta integracja z tymi nowymi ludźmi była wszechobecna, no ale też zajęcia oczywiście były wszechobecne. Tylko, że tak, no minął październik, minął listopad, minął grudzień i nagle okazało się, że jest styczeń, mamy dużo przedmiotów, bo my w pierwszym semestrze mieliśmy około 9 przedmiotów, w drugim mieliśmy też 9-10, więc w ogóle podsumowując cały rok to było no paręnaście przedmiotów, paręnaście zaliczeń, egzaminów. No i okazuje się, że jest czas sesji i to, co jest ogólnie trudne, to żeby nagle, ogólnie sesja trwa 2 tygodnie, normalnie, i poniedziałek mamy ten przedmiot, w środę mamy ten przedmiot i
to nie jest tak, że jeżeli ktoś się nauczy na poniedziałek na prawo cywilne, to zda super w środę prawo, nie wiem, konstytucyjne, międzynarodowe czy coś. Tak, bo niestety jakby to ma swoje źródła gdzieś oczywiście, ale to nie na takim poziomie, żeby jakby zdać. Więc sesja. Oczywiście uczenie się systematycznie, ale to do wszystkiego, zarówno jak i do matury, jak i do sesji, no to jest na plus, to jest na plus dla każdego. Ja wiem, że jakby systematyczne uczenie się jest trudne. W ogóle systematyka w czymkolwiek, to trzeba po prostu się spiąć w sobie, mieć też charakter, być trochę upartym. Aczkolwiek na pewno to wam ułatwi, ale też z drugiej strony, jeżeli ktoś się obudzi, że tak powiem, w grudniu i stwierdzi, że ojej, mam za miesiąc sesję, no to po prostu usiąść, nauczyć się, później będzie z głowy, jakby też zdanie sesji, też zdanie na dobre oceny sesji typu 5, czyli najwyższa, typu 4, prawie najwyższa, też są połówki, tak, 4,5, 3,5, to też te czwórki, piątki to daje bardzo dużą satysfakcję i ja też wiem, że jak uczę się czegoś nowego, nauczyłam się tego, chociażby tego prawa cywilnego. Ja cały czas o nim mówię, bo naprawdę ja po prostu to najbardziej polubiłam z tego wszystkiego i też się cieszę, że będzie tego kontynuacja. Czyli dalej. Generalnie to prawo poświęcone, prawo autorskie, no to przecież to jest element prawa cywilnego, prawda? Jest, no tak jest. Zmierzamy tutaj do brzegu, to się bardzo fajnie kruje. Czyli co? Przygotowywać się, uczyć systematyka, na pewno łączyć przedmioty, konsekwencja, a tym, którzy teraz są, teraz jest wrzesień, są w czwartej klasie, chcą iść na prawo. Coraz więcej osób do mnie pisze, że chce iść na prawo, tu się zgłaszają, przyszli prawnicy. Pani Katarzyno, warto iść i studiować prawo z pani perspektywy? Czy czuje się pani spełniona? Czy to jest to, czego pani oczekiwała, rozpoczynając swoją drogę, swoje starania? Jeszcze w gimnazjum, tak jak pani powiedziała. Czy czuje się pani spełniona? Czy daje to pani radość? Czy jest pani zadowolona z tych studiów? Co by pani tym maturzystom powiedziała? Czy warto? Tak, od razu mówię, że tak, jakby nawet bez zastanowienia się. Też mogę tutaj rozwiać, że tak powiem, pewne wątpliwości, bo też na pewno każdy uważa, okej, podręczniki do prawa, też szkoda, że nie zabrałam ze sobą, ale no to są niestety tomy, paręset stron, co najmniej, jak nie w paru tomach, no to... Tak, ale czy to wszystko trzeba wiedzieć w 100%? Od razu mówię, że nie. I właśnie tutaj chcę nawiązać trzeba do tego... Trzeba wiedzieć, gdzie czegoś szukać, prawda? Też, aczkolwiek tutaj chcę nawiązać do jednej rzeczy, uczenia się na pamięć, na prawie, jak to wygląda. Już wspomniałam o tych podstawach, to na pewno trzeba ogarnąć, ale jak to wygląda później, w momencie, w którym na przykład przyszło mi się uczyć już do sesji i też wiadomo, no, odpowiadać ustnie, to nie jest tak, że ma się chwilę na jakby zastanowienie, tylko po prostu to jest to akcja, reakcja, tak, pytanie, odpowiedź. Jeżeli się nie zrozumie tego po drodze, to później nie ma jak, bo to nie polega na tym, żeby recytować z pamięci kodeks. To, że ktoś się nauczy, nie wiem, 50 paragrafów, okej, fajnie, ale jakie to ma zastosowanie jakby w życiu codziennym, w sytuacjach takich realnych, więc na pewno w prawie chodzi o to, przynajmniej ja jestem po pierwszym roku w stanie stwierdzić coś takiego, taki wniosek wyciągnąć, że chodzi o to, żeby to zrozumieć. To nie jest nauczenie się na pamięć wszystkich książek czy kodeksów, tylko zaglądając chociażby do tego kodeksu, jak pan wspomniał, trzeba wiedzieć, gdzie szukać, zaglądając do tego kodeksu, trzeba wiedzieć, co się czyta, o co chodzi, nie wiem, kto jest na przykład rozumienie źródeł, analiza źródeł, to jest to, o czym pani mówiła, dokładnie, analiza źródeł, rozumienie, bo to się po prostu przydaje. Czyli co, dla tych czwartoklasistów, pani Katarzyno, podsumowując, warto? Warto, jak najbardziej próbujcie i ja trzymam kciuki bardzo mocno, ale tak, warto, jest to bardzo ciekawe, jest na pewno bardzo ciekawe, no, dla osób, które też, nie wiem, lubią w jakiś sposób przedmioty humanistyczne i tak dalej, warto, no i ja trzymam kciuki. Pani Katarzyno, bardzo serdecznie pani dziękuję i chcę podkreślić, że jestem bardzo mocno pod wrażeniem tego, że po pierwsze szkoła muzyczna, szkoła średnia, szkoła muzyczna, pierwszy rok studiów prawa. Pierwszy rok studiów prawa, szkoła muzyczna plus jeszcze praca. Takie sukcesy. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem gdzieś tam przez te kilka miesięcy pomagać pani przygotować się do egzaminu maturalnego. Jestem zaszczycony i bardzo jestem z pani po prostu dumny. Pani Katarzyno, za rok umówimy się tak, że za rok się ponownie spotkamy, dobrze? Tutaj też, na moim kanale i powie pani, jak to jest już z perspektywy 2 lat. Dobrze? Okay. Jak to jest po drugim roku?
pamiętają też, właśnie cały czas podkreślając tą specyfikę uczelni, właśnie tej uczelni, czyli Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie ten cykl edukacyjny z 5 lat przedmiotowy jest realizowany w przeciągu 3 lat. To też ci, którzy sobie wybierają tę uczelnię, bo wiem, że są takie osoby, to też, żeby po prostu byli na to przygotowani. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję, życzę sukcesów. Bardzo serdecznie mi było miło, pozdrawiam i do zobaczenia Pani Katarzyno na naszym następnym spotkaniu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo również. Dziękuję, do zobaczenia.